Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim szóstym projekcie Let's Play, w którym to powracamy sobie do Traina. Train, część druga, kolejna przygoda, kolejna porcja zabawy, kolejna porcja świetnego klimatu, świetnej muzyki, świetnej oprawy graficznej. Myślę, że możemy spokojnie, bez dalszego przedłużania, zacząć, tyle że... Chciałbym najpierw sobie usunąć tutaj zapisy. Na tym zapisie testowałem teraz grę. A na tym grałem, jak widzicie, ponad już prawie 1000 dni temu. Dlatego jego też sobie usuniemy. I teraz zaczniemy sobie już spokojnie na czysto. O, jak się cieszę, że znowu wracam do tej gry. Kolejna przygoda Amadeusa, Zoe i Pontiusa. Średnio oczywiście tutaj, no 2 minuty to jest... Później, nie no, ustawmy na 5 może. Nie będziemy tak, chociaż może nawet, nie, ustawię na 5, ponieważ chcę też czasem słyszeć te postaci, jak sobie rozmawiają ze sobą, to jest całkiem ciekawe, także no, zaczynamy, wsłuchajmy się w jakąś wstępną historię. Once upon a time, there were three valiant heroes chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. Ooh. First of the three heroes was Amadeus, a wizard. Not perhaps the bravest or the most powerful, but he was clever and sensible. Then there was Pontius the knight, fearless protector of the realm, who loved good food, drink, and battle. Last but not least was Zoya, a thief. An entrepreneur. An entrepreneur. She was mysterious and only seen as a passing shadow on a cloudy night. Okej, mamy już taki ogólny zarys tego, że ponownie wracamy do naszych bohaterów z pierwszej części. Jeszcze nie wiem do końca, co się dzieje. Amadeus the wizard was asleep in his cottage. It was a place where he could study his fireball spell, hidden from the scornful eye of his wife. Oczywiście Amadeus ze swoją żoną, musiał być podkreślony ten wątek. No, coś ciekawego się dzieje. Turn it off. I'm sleeping here. What is it? Who's there? Dobra, teraz będzie taki mały samouczek. Poruszanie się oczywiście wsadem. Fajną ma chatkę ten Amadeus. Co on tu ma ciekawego? Tu widzę po lewej chyba jest zwój, na którym opracowywał, jak wyczarować zaklęcie kuli ognia, tak mi się wydaje. Jak pamiętacie, był właśnie z tym wątek. Co jeszcze? Jakaś skrzynia? Lampa? Gina? Czy to możliwe? I Misiu. Misia ma nawet. To pewnie jego dzieci. No ale dobra, idziemy. O, okej. Mamy już pewne chyba podejrzenia, co to może być, nie? Jak nie było brak tej grafiki, naprawdę. Ta muzyka, myślę, że te kilka miesięcy, kiedy nie grałem, to był taki już maks, że naprawdę teraz już bańka. No tak, zapomniałem, że w tej części mamy bańki już. Już mi tak brakowało tej gry. Unieś głaz. With his magic, he could lift objects. Okej. W tej części mamy dostępne do zdobycia takie buteleczki i takie jakby, nie wiem, chyba bym to nazywał kropelkami. Kropelka doświadczenia. Myślę, że będzie to fajna nazwa. Dokładnie. Skrzyneczki nasze kochane. Okej, tu jeszcze jest. Padniesz? Okej, super. No i lecimy dalej. O, tu jeszcze jest. Przydałoby się
tutaj po raz pierwszy coś wykminić. He followed. Tam dalej nic nie ma. Jak pamiętacie, mam tendencję do sprawdzania wszędzie każdych zakamarków, zaglądania do każdego miejsca. Tylko po to, żeby się upewnić, że czegoś nie ominęłem. Tak już mam, taki mam styl gry. O Jezus! Myślałem, że tam doskoczę. Trochę ślisko jest na tych grzybach. Nie pamiętam, czy w pierwszej części mieliśmy dostępne takie grzybki, ale... No w tej, jak widać, są. Dawaj. Zróbmy z tego trampolinę. Na dół. Dobra, nie, to nie. Ustawię skrzynkę. Myślałem, że... da radę w ten sposób. Gra jest troszkę bardziej zoptymalizowana już, troszkę lepiej zoptymalizowana niż pierwsza część gry. Troszkę lepiej sobie radzi z tymi FPS-ami, ale jednak wciąż nie zawsze jest to 60. Wyjaśnień. Masz kurwa wyjaśnienie. O, this again. Pontius! This won't do at all, Pontius. I've children waiting for me to come home. I can't leave. But your magics are needed. The kingdom is in danger. Will this nightmare ever be over? Nichuja. Amadeus knew that the heroes were needed once more. How did you end up here? Let me tell you. Ciekawsza historia teraz będzie pewnie. Pontius had headed out that evening. For there was trouble on the peasant farms. Co pominąć? Vines were taking over the fields. A warlock must be behind this devilry. I'll find him and teach him a lesson with my sword. Okej. O kurde, rośliny. Tłumimy je. Pontius. Klasyczny nakurwiacz. No, zobaczymy, Pontius. Zależy, jak się spiszesz. Ale znając nasze szczęście, to nie będziesz miał okazji na swój placek z dynią, tylko na misję ratowania królestwa. Dobra. Chodź tu. Fajna panorama tutaj jest, naprawdę. Takie baranki, w tle to słoneczko. Super to wygląda. Właśnie, i w tej grze, czy w tej grze, w tej części, z tego co pamiętam, właśnie są dużo piękniejsze widoki, dużo lepsza panorama. Nie to, żeby w pierwszej grze, w pierwszej części było jakieś tragicznie, ale jednak tutaj bardziej skupili się na tej części takiej przyjemnej dla oka. O! Proszę bardzo, mamy od razu młot. W pierwszej części nie mieliśmy chyba go od razu. Tak mi się wydaje. Mogłem teraz się pomylić, ale raczej wydaje mi się, że nie mieliśmy. Już myślałem, że mogę uderzyć tę roślinę. Standardowo tarcza, która pewnie nieraz uratuje nam dupę. Dobra. Come at me. Co ze stokrotkami? Oj, co jest jeszcze fajne? Gra jest w pełni spolszczona. Pontius had never understood what exactly the trine did, but he knew that the artifact was there to help. And so Pontius felt happy. He couldn't think of a better quest than saving his kingdom. Gdy podkreślono smów to, że on kurwa nie wie, co się dzieje właściwie, ale coś robi, nie? Bardzo łagodnie to zrobili. No i Zoja, nasza ulubienica. Pewnie standardowo na misji, żeby coś ukraść. O, Polinie. Widzę, że jej skille rosną.
zakres umiejętności trochę już się zwiększył. Na pewno po linii chodzić nie potrafiła. To jest Toy chyba, nie? No, pewnie tak. Dobra. Mamy naszego hooka. Zacząłem coś mówić. Aha. Gra jest pełni spolszczona, to jest fajne bardzo. Znaczy, do pierwszej części też jest w sumie dostępne spolszczenie, którego ja nawiasem mówiąc... nie korzystałem. Myślałem, że tam jest trochę głębszy dual, ale dobra. Nie korzystałem z niego, bo stwierdziłem, że no bez jaj to nie jest jakiś trudny angielski. Ale w tej grze jest wszystko spolszczone, od razu na Steamie dostępne, co jest no wygodne w sumie. Fajnie trzyma tą równowagę, widać, że trochę te animacje, modele postaci zostały dopracowane. To też dosyć przyjemna sceneria. Muszę powiedzieć, która mi się kojarzy z Japonią, nie wiem czemu też taka muzyka. Albo przynajmniej ten jeden instrument, który tam gra w tle. Na pewno rozróżniacie też, nie wiem. Nie wiem co za instrument, ale na pewno wiecie o co chodzi. Na górę dam radę skoczyć? Coś tam może być? O! Korzystajmy z naszej umiejętności z pierwszej części gry. Show that these plants are definitely enchanted. It's a simple matter of removing the magic. We should find some heroes. I hear they're good at this sort of thing. Okej. Podsłuchaliśmy rozmowę ludzi w domu. Fajnie, fajnie. Czyli był to jednak taki mały sekrecik. Taki dla smaczku, nie? A to były schody, dobra. Myślałem, że... A, jebać. Syrenka jakaś. She saw a glimmering light moving on top of the old church. Musisz się wspinać, as I suppose. Co? Wcinić skok będąc na murze, aby wyskoczyć wyżej? Tak się da? Zaraz co? Nie wiem do końca o co im chodzi. No niby tak, ale... No nieważne. How convenient. What are you doing here in the middle of the night? Not back to your old tricks and thievery. Yeah, yeah. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? Yes, we shall. So the trine had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous treasure they might find. Okej. Pierwszy odcinek za nami, pierwszy chapter tak naprawdę, pierwsze trzy misje małe przedstawiające nam na nowo bohaterów za nami. No i myślę, że czeka nas wspaniała przygoda, nie mogę się już doczekać, żeby grać dalej, no ale na razie niestety muszę się z wami pożegnać, także dziękuję wam ślicznie za oglądanie, no i do następnego odcinka, cześć!